Cześć. Dzisiaj na prośbę jednego z moich subskrybentów przybyła nas w ogóle. Bardzo się cieszę, dziękuję. Proszę Was wszystkich, którzy oglądacie o lajki i subskrypcje. Za chwileczkę powinienem dobić do 2000. Czad. Ale na prośbę jednego z subskrybentów kawałek, który jest nieco zapomniany, a to chyba źle. To między innymi moja rola jest taka, żeby przypominać tego typu utwory. No cudowny, fajny. Lubię. Czyli Tadeusz Nalepa, Zanim odnalazłam cię. Czy odnalazłem cię. Jedziemy. Jeżeli chodzi o warstwę akordową, to utwór jest w tonacji bemol, razem z tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją w tonacji bemol. Czyli bez zbędnego przedłużania. Bemol, fismol i G-dur. Oczywiście G-dur możemy tak złapać, tak, nie ma znaczenia. I to jest dwa razy, czyli ta 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 ta. I jeszcze raz. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, która jest dosyć powszechną w muzyce, czyli pożyczamy sobie z innej gamy akordy. Czyli to bemol z tymi akordami, które do tej pory zagraliśmy, czyli B, Fis i G, to jest emol, bemol tak zwany naturalny i akordy, które wynikają z tej gamy właśnie naturalnej. Natomiast teraz jest sytuacja, o której już mówiłem w jednym z poprzednich filmów, w cyklu chyba Zrozumieć dorycką. Wrzucę tu linka, jakby coś. Czyli w normalnych warunkach w tonacji bemol mamy akord emol, ale ta tonacja bemol może też być właśnie dorycką. Czym jest ta dorycka, to zapraszam do obejrzenia filmu. W każdym razie chodzi o co? Że zamiast emola gramy akord E-dur, a tak naprawdę jeszcze E7. Tak w melodii jest. Czyli na czym polega akord E7? Do zwykłego E dodajemy tutaj dźwięk jeszcze septymę, tak? Dźwięk D. Czyli było dwa razy bemol, fis i G. I teraz ta 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 ta. I przez chwilę jest przejście przez A do G. I teraz znowu dla odmiany trzecia już gama w tym krótkim utworze. Czyli po G-durze jest Fis-dur. Tak naprawdę Fis-7 nawet, ale starczy jak zagramy zwykły Fis. W każdym razie pełni on rolę dominanty, czyli wprowadza napięcie, które rozładowujemy za chwileczkę akordem molowym. Czyli spróbuję teraz całą zwrotkę zagrać. Ta 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 ta. Teraz E7 ta, da, ta, da, ta. I z powrotem B. Ta, da, ta, da, ta, da, ta. Ta, da, ta, 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 ta. I to jest praktycznie cała zwrotka. Tadeusz ją śpiewa dwa razy, a później ta pani śpiewa dwie zwrotki. Ale wcześniej, znaczy po dwóch zwrotkach zaśpiewanych przez Tadeusza Nalepę jest refren, pod którym też i końcowe solo jest. I jak wygląda ten refren? Stary numer z poprawczaka. Patrzcie. G, Fis, B. Żeby dostać ten charakter taki swingowy, co ja robię? Tutaj robię takie kółeczko, które możecie zauważyć bardzo często u Stevie Raya Vaughana. Czasami robię kółko, czasami robię tutaj, ale o co chodzi generalnie? Opóźniamy ten dźwięk up, czyli nie gramy w taki sposób. Bo to jest wówczas niemiecki swing, tylko robimy tak jakbyśmy, o, rowerem przez tory jechali. Ty, 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 ty. Ty, 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 ty. Albo jak słyszycie pociąg jak jedzie, tak? Czyli mamy tak, taki ruch będzie. Okej? Okay? Czyli.
G, Fis, na pół i cały tak bemola. Czego tam pan Tadeusz używa, żeby tę solówkę zagrać? Naszego ulubionego narzędzia i myślę, że każdy z was to zna, który ma tam jakieś ambicje improwizatorskie, czyli pentatonika bemol. I to chyba w pierwszej pozycji nawet, czyli tutaj dźwięki przypominam. 7, 10 próg, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10 i 7, 10. Teraz najważniejsze, jak połączyć melodię i akordy, bo to jest chyba najtrudniejsze w tym utworze, ale znowu ten utwór podlega zasadzie, o której non-stop wspominam w moich filmach, czyli jeżeli melodia ma być ładna, to musi się mieścić w akordzie. Co oznacza mieszczenie w akordzie? Mianowicie to, że na raz, bądź tam czasami jest to przesunięte, ale z reguły na raz jest składnik akordów w melodii. No i przyjrzyj się teraz. Łapiemy bemol i gramy od czwartej struny, od dźwięku fis. Może ja najpierw wytłumaczę, jak to tak progami, a później z akordem. Czyli czwarty próg struny D, czwarty próg struny G, drugi próg struny B i trzeci. Teraz jak trzymamy akord, to tak naprawdę wystarczy, że puścimy środkowego palca i później go dołożymy, patrz. Ja na raz gram cały akord, ale tu jest moja melodia, tak? Następnie melodia idzie ty, czyli możemy puścić ten akord i w tym momencie złapać fismol. Tylko nie gramy chudej struny, bo to nie jest melodia, tylko melodia jest na drugiej strunie. Czyli wracamy do tego fismola. Możemy to zagrać albo tak, albo tak. Ten dźwięk i teraz mamy dźwięki D i B, ale już zharmonizowane akordem G-dur. Oczywiście ten dźwięk B to jest też i pusta struna, więc możemy zagrać pustą strunę, tak? I tak złapać akord, ale mi się lepiej łapie tak. Czyli pierwsza część zwrotki. I drugi raz jest to samo. I teraz przystępujemy do harmonizacji tego fragmentu z E-dur 7. Czyli łapiesz E-dur i gramy tak. Trzymając akord, tak? Czyli drugi próg struny B. Przesuwamy na trzeci. Pusta struna E, trzeci próg struny B i pusta struna E, czyli te dwa dźwięki jeszcze gramy zanim nastąpi akord. Pa, pa. I teraz łapiemy. Tra, ta, ta. I teraz idzie melodia od dźwięku D. I tu łapiemy już bemol. Drugi próg struny chudej, E. Pusta struna, E. Trzeci i drugi próg struny B. I czwarty próg struny G. Czyli jeszcze raz. I teraz. W trakcie jak Tadeusz nie śpiewa, gramy akord A, ja go łapię tak, ale oczywiście możemy tak go łapać tam, i G, i Fis, i B. Czyli na podsumowanie spróbuję zagrać całość z uwzględnieniem akordów, tak? Mm.
Zachęcam Was w ogóle, tych wszystkich, którzy aspirują do bycia gitarzystami, do posłuchania sobie twórczości zarówno zespołu Breakout, jak i solowego Tadeusza Nalepy, bo to jest kawał dobrego grania i przy okazji żywe zastosowanie tych narzędzi, które mamy do dyspozycji, czyli głównie pentatoniki, ale również harmonii, jak widzisz, to nie jest taki stricte blues, chociaż utwór smuteczkowy troszeczkę, natomiast nie ma tej konstrukcji bluesowej. Tyle na dziś. Zapraszam do komentowania, lajkowania, udostępniania. Dziękuję Ci bardzo. Cześć.